Dobry wieczór wszystkim zgromadzonym online. Dobry, choć pochmurny przynajmniej w Krakowie. A szkoda, bo w ostatnich tygodniach, ale nie bójmy się i w kolejnych dniach i tygodniach przed nami, w jednej linii nad zachodnim horyzontem możemy oglądać trójkę naszych kosmicznych braci. Wenus, Saturn i Jowisz układają się praktycznie w jednej linii na ekliptyce nad zachodnim horyzontem. Każdego zachęcam do podziwiania tego kosmicznego spektaklu. Oczywiście związanego z tematyką tego chociażby spotkania. Czy energia z jądra atomu może być zielona? Nie może być zielona, bo energia oczywiście nie ma żadnego koloru, ale postaramy się sprostać odpowiedzi na pytanie, czy jest ona przyjazna dla środowiska, czy jest ona przyjazna dla ludzi, jako przede wszystkim jej użytkowników. Ale dla nas to jest może nowość, zwłaszcza w Polsce, gdzie nie ma jeszcze energetyki jądrowej jako takiej, a przymierzamy się do niej, co się bardzo chwali. Oto kilka przykładów sprzed 100 lat. Ludzie byli straszeni, że kanalizacja miasta będzie powodować straszne skutki, że tramwaj to jest nowy sposób zabijania ludzi. Zawsze boimy się tego, czego nie znamy. Już 100 lat temu można było wypuścić książkę, w której takie rzeczy były opowiadane, a co dopiero dzisiaj, kiedy każdy może wrzucić do internetu cokolwiek mu się tylko żywnie nie podoba. Jesteśmy wręcz bombardowani natłokiem faktów, a czasami pseudofaktów. I jeżeli nie jesteśmy zagłębieni w danej dziedzinie, możemy je powtarzać czasami bezwiednie, bez zastanowienia, nie wiedząc, czy tak naprawdę mówimy prawdę, czy też nie. A zatem przyjrzyjmy się energetyce jądrowej, ale żeby o niej w ogóle cokolwiek powiedzieć, czy jest przyjazna, czy nie dla nas, dla środowiska, musimy przede wszystkim sobie powiedzieć coś więcej o niej, poznać ją. Otóż prąd elektryczny jest dla nas dzisiaj konieczny. Wątpię, że istnieje chociaż jedna z nas osoba, która wyobrażałaby sobie dzisiejsze życie bez prądu elektrycznego. Wyobraźmy sobie, że prądu nie ma. Myślę, że nikt nie chciałby takiej sytuacji doświadczyć. A skąd ten prąd mamy? No przede wszystkim z elektrowni. A prawie wszystkie elektrownie, jakie teraz funkcjonują, oprócz praktycznie elektrowni fotowoltaicznych, generują prąd dzięki wykorzystaniu zjawiska odkrytego w XIX wieku przez genialnego samouka Michaela Faradaya. Jeśli poruszymy magnesem koło miedzi albo innego przewodnika, albo odwrotnie, tym przewodnikiem koło magnesu, okazuje się, że w przewodniku zaczyna płynąć prąd. Tylko o wiele lepiej jest kręcić tym magnesem, aniżeli nim przesuwać w lewo, w prawo czy w przód i w tył. Tak powstaje taka mała prądnica. Niektórzy z nas mogą ją kojarzyć na przykład z roweru. Przypinało się do opony jadącego roweru rotor takiej małej prądniczki dynama, który kręcąc w środku magnesem koło przewodników generował prąd zasilający żaróweczkę. W elektrowniach działa ta sama fizyka, tylko na większą skalę. Oczywiście nikt ręcznie nie kręci takim dynamem, ani też nie przypina go do opony. Mamy wielką turbinę, czyli zespół łopatek, zespół śmigieł, przez które jakieś medium, jakiś płyn przepływa, napędzając nam obrót tej turbiny, a za nim obrót magnesu w przewodniku albo przewodnika koło magnesu, wszystko jedno. Tylko co może być tym medium? No może być nim najprostszy wiatr. Wiatr wiejąc na śmigła, na łopaty wiatraka, powoduje jego obrót, a zatem obrót magnesu koło przewodnika i generację prądu. Może to być też woda, dużo gęstsza. A skąd ją wziąć, żeby miała energię do poruszenia takiej turbiny? Można ją na przykład spiętrzyć, budując zaporę na rzece, na przykład jak w Solinie. Ale najczęściej dzisiaj wykorzystuje się wodę podgrzaną. Podgrzana woda, która odparowując albo pod wysokim ciśnieniem będąc wcale nie odparowując, napędza turbinę i za nią generator. A zatem elektrownia wygląda jak następuje. Mamy kocioł, zazwyczaj mamy kocioł, w którym grzejemy wodę. Ta woda napędza nam turbinę, turbina napędza nam prądnicę, czyli generator i w ten sposób otrzymujemy prąd elektryczny w domu. Tak działają wszystkie elektrownie spalające jakiekolwiek paliwo kopalne. Ropę, węgiel, gaz ziemny, może to być drewno, ale może to być też uran. W żargonie mówimy, że uran spalany jest w elektrowni jądrowej, chociaż tak naprawdę nie chodzi o jego spalanie, tylko o reakcję rozszczepienia jądra atomowego. Mam nadzieję, że każdy z nas pamięta jeszcze
Fakt, za który niektórzy naukowcy byli w stanie oddać nawet swoje życie. Że materia składa się z atomów. Jeżeli ser podzielimy na mniejsze dwa kawałki, dalej mamy ser. Ale dzieląc go tak w nieskończoność, nie możemy tego czynić zawsze, bo w końcu dostaniemy pojedyncze cząsteczki. Jak nie zaczniemy rozbijać na mniejsze kawałki, pozostaną nam atomy. No i znamy 118 rodzajów atomów, jak węgiel, jak wodór, jak tlen potrzebny nam do życia i pozostałe. Dla chemika, jak powiem węgiel, w porządku, on już wie, o co chodzi. Natomiast fizyk jądrowy jeszcze nie wie, o co chodzi. Jeżeli powiem węgiel, to muszę sprecyzować, o jaki konkretnie węgiel chodzi. Dlaczego? Zaglądnijmy w głąb atomu, do jego jądra, do jądra atomowego. Znajdziemy w nim pęczek protonów, których liczba mówi nam, o jakim pierwiastku mówimy. To znaczy, jeżeli mamy 3 protony w jądrze atomowym, to jest to lit. Może kojarzymy nazwę liczba atomowa. To jest właśnie liczba protonów w jądrze atomowym. Niektórzy mogą kojarzyć, że to jest liczba elektronów na zewnętrznych powłokach elektronowych. No to jest prawda, ale nie zawsze. Możemy atom odrzeć z elektronów, możemy do niego wpakować dużo więcej elektronów niż ma, a to nadal będzie atom tego samego pierwiastka. Ale ruszmy tylko jeden proton na plus albo na minus i już zmieniamy pierwiastek. Jeżeli mamy 6 protonów, no to będziemy mieli węgiel. Tylko teraz protony, jak może pamiętamy z lekcji fizyki, są naładowane dodatnio. I tak samo jak dwa balony potarte o włosy, jednakowym ładunkiem naładowane, będą się odpychać, tak samo odpychają się protony. A zatem, żeby utworzyć jakieś jądro atomowe, w którym jest ich dużo, potrzeba jakiegoś kleju, który je nieco przytrzyma. I czymś takim jest drugi składnik jądra atomowego, neutron. Jest on neutralny elektrycznie, czyli nie ma ładunku elektrycznego, nie jest odpychany od protonu, a co więcej, przyciągany jest do niego innym rodzajem siły, o którym zazwyczaj się nie mówi na lekcjach fizyki, oddziaływaniem silnym. Wiążą się ze sobą. Dzięki temu mamy klej, który potrafi utrzymywać w ryzach protony, mimo tego, że odpychają się one od siebie. No i mamy przeróżne izotopy pierwiastków. Izotopy to są właśnie takie atomy pierwiastka, które różnią się liczbą neutronów. A zatem jeżeli mamy węgiel, liczba protonów 6, i do niego dostawimy 6 neutronów, mamy węgiel 12. Przede wszystkim budulec naszego ciała i wszystkiego węgla, który spalamy praktycznie i wszystkiego węgla, który mamy dookoła nas. Jeżeli dostawimy tam jeszcze jeden neutron, to będzie węgiel 13. Ta liczba to jest suma protonów i neutronów w jądrze atomowym. Razem nazywamy te cząstki nukleonami. Od nukleus, czyli jądro, jądro atomowe. Ten węgiel też jest stabilny, występuje w przyrodzie. Natomiast jeżeli dostawimy jeszcze jeden neutron do takiego węgla, otrzymując węgiel 6 plus 8, czyli węgiel 14, otrzymamy pierwiastek, którego izotopy są promieniotwórcze. Może niektórzy z nas słyszeli o metodzie radiodatowania węglowego bazującej właśnie na rozpadzie promieniotwórczym tego izotopu węgla. No ale dzisiaj bohaterem spotkania będzie uran, który jest pierwiastkiem 92, a zatem zawiera 92 protony w swoim jądrze, a liczba masowa, która nas będzie interesować, liczba i protonów, i neutronów w jądrze atomowym, to będzie aż 235. Przypatrzmy się jeszcze przez chwilę układowi okresowemu, ale nie dla chemika, czyli tablicy Mendelejewa, ale układowi okresowemu dla fizyka jądrowego. On nie ma 118 kratek z nazwanymi pierwiastkami. On ma prawie 3000 kratek, bo każdy jeden pierwiastek musi zostać rozsmarowany w poziomie na wszystkie znane izotopy. I tak idąc od samego dołu, mamy wodór, najprostszy pierwiastek, z jednym protonem w jądrze, bez neutronów. No jeden proton się nie odepchnie od drugiego, bo tego drugiego nie ma, więc nie potrzebuje neutronu jako jedyne jądro atomowe w przyrodzie. Dalej, im jesteśmy wyżej, tym więcej mamy izotopów pierwiastków. Zarówno stabilnych, jak i niestabilnych. Na czarno zaznaczone są te, które są stabilne. No i popatrzmy, na początku, jeżeli sobie poprowadzę taką linię, która odpowiada takiej samej liczbie protonów i neutronów, to na początku jest równowaga dla tych samych liczb. Na przykład węgiel 12 jest stabilny, jak ma 6 protonów i 6 neutronów. Tlen 18 jest stabilny, tlen 16, przepraszam, jest stabilny, jeżeli ma 8 protonów i 8 neutronów. I tak jest mniej więcej do wapnia. To pierwiastek 20. On ma 20 protonów i 20 neutronów. Ale im cięższy jest pierwiastek, im więcej tego ładunku dodatniego do rozrzedzenia, tym więcej potrzeba nadmiarowych neutronów. I tak żelazo, pierwiastek 26, już ma nie 26, a 30 neutronów. Cyna, pierwiastek 50, stosowany do lutowania między innymi, już ma nie 50, a 70 neutronów.
Widzimy zatem, że ta krzywa stabilności tych czarnych izotopów na wykresie obniża się ku dołowi. To jest istotne dla fizyki rozszczepienia. A zatem wróćmy do uranu. To w tym skali będzie wielka kula, jego jądro oczywiście atomowe, w którym mamy 92 protony i 143 neutrony, jeżeli chodzi o uran-235. Jak się okazuje, w przyrodzie mamy dwa izotopy uranu. Ten właśnie, uran-235 oraz uran-238, który ma 3 neutrony więcej. No i prawa Murphy'ego niestety wchodzą tutaj w rachubę. To znaczy, jeśli może coś pójść źle, na pewno tak pójdzie. A dokładniej, tylko jednego z tych dwóch izotopów uranu potrzebujemy do elektrowni jądrowej. Jest to uran-235, a zatem na pewno jest go mniej w przyrodzie niż tego drugiego. No i tak niestety jest. Tylko 0,7% z uranu naturalnego to jest uran-235, który jest nam potrzebny do reaktora jądrowego. Ale co z nim takiego ciekawego? Przede wszystkim to jest pierwiastek promieniotwórczy. Nie ma ani jednego stabilnego izotopu. Ale nie to jest kluczowe dla rozszczepienia jądra atomowego. Istotne jest to, że jeżeli takie jądro atomowe uranu-235 zaatakujemy jednym pojedynczym neutronem, uzyskamy wtedy jądro uranu-236, które jak się okazuje jest wysoce niestabilne. Momentalnie rozpada się na zazwyczaj dwa kawałki o nierównych masach, ale gdzieś mniej więcej z okolicy połowy tej podstawowej liczby atomowej i liczby masowej, czyli gdzieś ze środka układu okresowego. I teraz, jeżeli mamy uważnego obserwatora, to zobaczy on, że jeżeli wysumujemy liczby protonów 56 i 36, dostajemy 92. Ale jak wysumujemy liczby neutronów albo masowe, to się już rachunek nam nie zgodzi. I faktycznie, skoro uran jest bardzo ciężkim pierwiastkiem z końca układu okresowego, to ma o wiele za dużo neutronów w stosunku do tych ze środka układu okresowego. Czyli jeżeli podzieli się na dwa lżejsze pierwiastki, to dostaniemy nadmiar neutronów. Albo dwa, albo trzy. Średnio 2,5 na jedno rozszczepienie, bo ono jest losowe. Jednym z produktów rozszczepienia tutaj może być nie bar i krypton, a J131 albo CES-137. Często przez nas pewnie słyszany, jeżeli tylko dojdzie do jakiejś awarii w jakiejś elektrowni jądrowej. Niekoniecznie awarii samego reaktora, ale o tym jeszcze później. Mamy zatem trzy neutrony w gratisie. A skoro jeden neutron może rozszczepić jądro uranu, to w taki sposób możemy dojść do czegoś, co nazywamy reakcją łańcuchową. Czyli jeden neutron atakujący jądro uran-235 robi nam uran-236, a ten się rozpada. Te produkty rozpadu mają bardzo dużą energię kinetyczną. One się szybko poruszają. No i w ośrodku, w którym się znajdują, zwalniają. I tak samo jak tarcze hamulcowe przy hamowaniu samochodu nagrzewają się, tak samo i tutaj ośrodek nagrzewa się, hamując nam te produkty rozszczepienia. Również i troszkę neutrony. W ten sposób wydziela się energia. I tu jest kluczowa różnica między energetyką węglową a jądrową. Z jednego aktu spalenia atomu węgla w tlenie, uzyskujemy około 4 elektronowolty energii. No to taka malutka jednostka. A z jednego aktu rozszczepienia uranu-235, tego samego uranu, z którego tutaj mam wykonane szkło. No dodatek około 2% tlenku tego uranu, a tutaj piękny naszyjnik. Jak widzicie, mogę sobie trzymać je w ręce i nie boję się wcale promieniotwórczości tego pierwiastka. Można z niego wręcz pić wodę albo i herbatę. To taki właśnie pierwiastek odpowiednio wzbogacony i wsadzony do reaktora jądrowego może nam posłużyć do zainicjowania reakcji rozszczepienia w formie łańcuchowej. A zatem, jeżeli jedno jądro zostanie rozszczepione, dostaniemy kilka neutronów, które będą starały się rozbijać, rozłupywać kolejne jądra atomowe. No i to jest niedobre, bo jeżeli nie ma niczego, co te neutrony zatrzyma, to w ułamku sekundy wszystko zamieni się w energię i będziemy mieli bombę. Na szczęście tak nie jest. Na szczęście te neutrony są pochłaniane przez ośrodek i my musimy walczyć, żeby ich za dużo nie było pochłoniętych, żeby został mniej więcej jeden neutron z jednego rozszczepienia podtrzymujący reakcję. A zatem, jeżeli, tak jak widzieliśmy przed chwilą, takie neutrony mogą uciekać poza obszar reaktora jądrowego, w którym będziemy prowadzić reakcję, to pasuje dać tam jakiś reflektor, odbijacz, zwierciadło dla tych neutronów. Nim zazwyczaj jest grafit, zawracający je z powrotem. No i musimy też kontrolować reakcję. Musimy potrafić wyzyskać jakieś pierwiastki do tego, żeby wyłapywać neutrony, jeżeli będzie się ich produkowało za dużo.
No i do tego służą tak zwane pręty kontrolne albo też pręty bezpieczeństwa, jeżeli szybko mają wyłączyć reaktor jądrowy, wykonane z takich pierwiastków, które pochłaniają, silnie pochłaniają neutrony. Tutaj chodzi o bor albo o kadm lub gadolin. Te pierwiastki bardzo łapczywie pochłaniają neutrony, nie ulegając oczywiście samemu rozszczepieniu. Jeszcze potrzebujemy jednej substancji w reaktorze jądrowym. Jest to moderator. Moderator, czyli spowalniacz neutronów. Jak się okazuje, tak jak powiedziałem wcześniej, energia kinetyczna tych produktów rozpadu oraz neutronów jest duża. To znaczy, że neutrony są szybkie. A to znaczy, że przelatują przez jądra uran-235, nie goszcząc w nich za długo. A chodzi o to, żeby ten uran-236 miał czas powstać. To znaczy, że chcemy, żeby te neutrony zostały spowolnione. Fizyk powie stermalizowane. A zatem chcemy spowolnić neutrony. Pytanie, jak to zrobić? Nie ustawimy na ich drodze niczego typu policjant z fotoradarem, bo to dobrze działa na naszych kierowców, ale nie na cząstki subatomowe. I tutaj zechcę wam przedstawić doświadczenie, które pięknie pokaże, że fizyka jest jedna. Nieważne, czy chodzi o zjawiska na Ziemi, na Księżycu, czy o reaktor jądrowy i rozszczepienie jądra atomowego. Mam tutaj przygotowane kilka kulek o przeróżnych masach. Zobaczmy, jaki będzie wynik zderzenia, jeżeli neutron będę zderzał z jakimś innym materiałem. Na początku niech neutron będzie lekką piłeczką ping-pongową, która uderzy w ciężką, wiszącą tutaj piłkę. To znaczy, że zderzam neutron na przykład z jądrem uranu. Popatrzmy, czy piłeczka ping-pongowa zostanie spowolniona. No praktycznie nie. Odbiła się praktycznie z tą samą prędkością, którą miała. I to jest dla nas jasne. Wystarczy odbić piłkę od ściany. Jeżeli odbijamy coś lekkiego od bardzo ciężkiego, no to mamy zwrot prędkości. To nie jest spowalnianie. No to może w drugą stronę. Może neutron jako bardzo ciężki niech uderzy w coś bardzo lekkiego. No bardzo lekkie, to znaczy lżejsze od neutrona, to są tylko elektrony, no ale zobaczmy, no oczywiście nie ma żadnego spowolnienia. A zatem domyślamy się, że trzeba będzie kombinować gdzieś po środku. Co jeżeli mielibyśmy dokładnie te same masy? To znaczy neutron uderzy w jakąś cząstkę, która będzie miała taką samą masę jak on. Myślę, że znamy wynik tego doświadczenia. Po zderzeniu taki neutron się praktycznie zatrzyma. Czyli neutron uderza i stoi. A zatem, jeżeli chcemy spowalniać neutrony, to chcemy zderzać je z czymś, co ma podobną masę. A co ma podobną masę do neutronu? Proton. Najprostszy proton w układzie okresowym to jest oczywiście wodór. Tylko, że wodór jest gazem. Gaz jest rzadki, ciężko nim spowalniać. Dużo lepiej by było mieć ten wodór w postaci wody. O, to już jest dobry pomysł. Spowalniacz, moderator jako woda. Jest stosowany jako chłodziwo i woda do reaktorów jądrowych, tylko że niestety lubi pochłaniać neutrony. To znaczy, jeżeli jeden atom wodoru pochłonie neutron, zdobi nam się stabilny, ale kolejny izotop wodoru, deuter. Jeżeli by pochłonął jeszcze jeden, to powstanie tryt, z którego możemy kupić nawet breloczki świecące cały czas, przymocowane do kluczy, pozwoli nam znaleźć nawet po ciemku. Z drugiej strony taki tryt jest równie dobrze paliwem do bomby termojądrowej. No ale fizyka jest jedna. Czyli wodór odpada. No to dalej co mamy? W układzie okresowym hel. A zatem znowu gaz. Odpada. Dalej jest lit. No on też pochłania neutrony. Odpada. Potem jest beryl. No pierwiastek bardzo nieprzyjemny i toksyczny. Odpada. Potem jest bor. Już mówiłem, że bor jest stosowany jako pochłaniacz neutronów. No to on nie będzie stosowany do spowalniania, bo będzie nam je wyłapywał. A zatem następny jest węgiel. Węgiel w postaci grafitu jest jak najbardziej stosowany jako moderator, czyli spowalniacz neutronów. I obecność tego właśnie grafitu w reaktorze czarnobylskim spowodowała to, o czym do dzisiaj każdy z nas przypomina sobie w kwietniu, w okolicach 26 dnia tego miesiąca. Paliwo do takiego reaktora oczywiście nie jest ładowane łopatami, ma odpowiednią formę. Tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, w rękawiczce jest trzymane nie po to, żeby chronić człowieka przed tym uranem w postaci malutkich pelecików, tych pastylek, ale chronić sam uran przed zanieczyszczeniami ze strony człowieka. Takie pastylki tworzą nam wielkie pręty paliwowe, które potem są zespalane w kasety paliwowe. No i dopiero takie coś wędruje do reaktora jądrowego, czyli wielkiego zbiornika z 10 metrów wysokości, kilka metrów średnicy, w których mamy upakowane zarówno te kasety z paliwem, jak i z prętami pochłaniającymi neutrony, żeby regulować tempo przyrostu reakcji rozszczepienia. Tutaj są zdjęcia właśnie takich
bardzo ciężkich, kutych z jednego kawałka metalu, olbrzymich reaktorów. Człowiek dla skali. Na tym zdjęciu reaktor znajduje się w samym środeczku, a dookoła niego kolejne potrzebne elementy. To znaczy reaktor daje nam ciepło, ogrzewa ciecz, która znajduje się w nim, to zazwyczaj woda. Najczęściej spotykane reaktory ciśnieniowe, czyli woda pod dużym ciśnieniem. I ona oddaje ciepło w wymienniku ciepła, w generatorze pary. To są te cztery czerwone wielkie wytwornice pary. I dopiero stąd woda napędza turbinę. Potem ta woda się skrapla i wraca. A woda, która jest w reaktorze, pozostaje w reaktorze. I produkty rozszczepienia również tam pozostają, jeżeli nic takiego się nie dzieje. No i całość jest zamknięta oczywiście w obudowie bezpieczeństwa. Czymś, czego brakowało w reaktorach typu czarnobylskiego. Już kilka razy powiedziałem o awarii w Czarnobylu, a zatem czas najwyższy, żeby rozprawić się z kilkoma mitami dotyczącymi energetyki jądrowej. Przede wszystkim awarie. Pierwsza, bardzo znana, aczkolwiek z żadnym wpływem odpromieniowania na ludność. Zdaje się, że była jedna ofiara śmiertelna, ale przyczyną był zawał serca ze strachu. To jest Three Mile Island w 1979 roku, ale oddźwięk społeczny niestety dużo większy, znowu przez niezrozumienie. Kolejne w 1986 roku oczywiście awaria czwartego bloku reaktora jądrowego w czarnobylskiej atomnej elektrostancji i rozsadzenie tegoż reaktora. To było praktycznie nie do uniknięcia w eksperymencie, który był wtedy prowadzony w tej elektrowni, bo reaktor ten był nieprzystosowany do pracy na małej mocy, a na dodatek te pręty, które miały w razie czego być szybko zrzucone do niego, żeby wygasić reakcję rozszczepienia, czyli wyłapać neutrony, po pierwsze nie mogły być szybko wprowadzone, bo były na silnikach wprowadzane do tego rdzenia, a po drugie ich końcówki, żeby lepiej cało się ślizgała w kanałach, były wyłożone grafitem. A zatem reaktor szaleje, moc mu wzrasta, operatorzy chcą zrzucić pręty, żeby wygasić te reakcje, ale najpierw do reaktora wita grafit, a zatem spowalniacz neutronów, a zatem przyspieszacz reakcji rozszczepienia jądrowego. I tak chyba w największym skrócie można przedstawić tę katastrofę, w której już były ofiary śmiertelne w wyniku napromieniowania. Oczywiście 31 bezpośrednich ofiar, w tym 3 niezwiązane z promieniowaniem. Do dzisiaj prawdopodobnie można zwiedzać tą elektrownię, która pracowała do 2000 roku. Po awarii w reaktorze czwartym wcale nie zamknięto całej elektrowni. Zamknięto praktycznie tylko ten czwarty blok. Tutaj akurat jest wnętrze drugiego bloku bliźniaczego do tego ostatniego. No i tutaj widok na zniszczony poprzedni sarkofag i teraz po nasunięciu arkady, która ma odizolować ten uszkodzony reaktor razem z całym budynkiem od otoczenia, od środowiska na najbliższe 100 lat. No i ostatnia awaria, o której na pewno było głośno i po której ludzie wykupywali jodynę w aptekach, nie wiedząc, że jodyna to nie jest płyn Lugola, to nie jest ta postać jodu, która by nam w ogóle pomogła, a na marginesie w ogóle to było niepotrzebne. Dlaczego? Skąd to wiem? Byłem jednym z tych, którzy mierzyli te poziomy jodu 131, które dotarły do nas, do Polski z Japonii, niesione powietrzem. I tu nie chodzi o to, że to było tak ogromne skażenie, że u nas było widać jod, tylko my mamy tak dobrą i czułą aparaturę, że potrafiliśmy wykryć milionowe części rozpadu na sekundy w jednym metrze sześciennym powietrza u nas. Całkowicie bez znaczenia dla naszego zdrowia, ale cieszymy się, że nawet tak drobne ilości potrafimy wykryć. Ale jeżeli ktoś nie ma głębszej wiedzy na ten temat i widzi, że jest jod 131 w powietrzu nad Polską, no to biegnie do apteki, wykupuje jodynę, nie wiedzieć dlaczego, nie płyn Lugola i pije. No jeżeli sobie tym krzywdy nie zrobi, to jeszcze wszystko jedno. W Fukushimie nie mieliśmy reaktora typu czarnobylskiego, który był zaprojektowany wadliwie i pozwalający na taką awarię. Tutaj był już reaktor drugiej generacji, który był uważany za bezpieczny. I wszystko by było dobrze, bo ten reaktor przetrzymał trzęsienie ziemi o wysokim, o jeśli dobrze pamiętam, 7 stopniu w skali Richtera, tak jak inne elektrownie jądrowe w Japonii. Natomiast nie przetrwały tego inne elektrownie, to znaczy te, które muszą mieć doprowadzane paliwo drogami lądowymi, jak węglowa, czy też rurociągami, jak elektrownie gazowe. Elektrownie jądrowe cały czas pracowały, bo paliwo mają przy sobie, zgromadzone na zapas do przodu. Trzęsienie ziemi ta elektrownia wytrzymała, ale nie wytrzymała już fali tsunami, ponieważ była zaprojektowana, osłony były zaprojektowane na 7-metrową falę, jeśli dobrze pamiętam, a przyszła 15-metrowa. No i Japonia wyciągnęła po tym oczywiście
odpowiednie wnioski. Przede wszystkim wyłączyła wszystkie reaktory, sprawdziła, wprowadziła poprawki, usprawnienia, no i teraz już restartuje cały system, włączając kolejne bloki jądrowe do sieci energetycznej. Pytanie w takim razie często powtarzane. Czy może u nas być powtórka z Fukushimy albo powtórka z Czarnobyla? Z Czarnobyla ani z Fukushimy nie może być powtórki. Reaktory typu czarnobylskiego były stosowane tylko w Związku Radzieckim i służyły przede wszystkim do produkcji plutonu, do bomb jądrowych. Energia elektryczna to był taki dodatkowy produkt. I do dzisiaj pracuje 9 takich reaktorów na terenie Rosji. Jeśli dobrze pamiętam, do 2050 roku mają już być wyłączone. Do nich też wprowadzono pewne poprawki po incydencie w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, więc miejmy nadzieję, że nic się z nimi do końca nie stanie. Natomiast fukushimska elektrownia, no tsunami i za wysoka fala. Chodziło o to, że elektrownia nawet po wyłączeniu generuje ciepło, bo te wszystkie produkty rozszczepienia nadal generują ciepło i trzeba je chłodzić. Jeżeli stracimy zasilanie z zewnątrz, tak jak było w tym przypadku, to uruchamiają się generatory diesla, czyli zwykłe silniki spalinowe z prądnicami, które generują prąd, aby pompy tłoczyły wodę do zbiornika reaktora. No i fala zalała kominy takich generatorów spalinowych, a zatem przestały one pracować. Przez pierwszą godzinę pracowały, dopóki nie przyszła fala tsunami. Czy w Polsce taka fala tsunami nam grozi? No oczywiście da się obliczyć skończone prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska. Na przykład raz na ileś milionów lat może uderzyć w Bałtyk tak duży meteoroid, że spowoduje tak wielką falę tsunami. Ale myślę, że wtedy bardziej się będziemy skutkami tego uderzenia samym w sobie martwić niż tą falą tsunami, która wtedy przejdzie. Myślę, że Polska jest bezpieczna od tego typu zjawisk. A czy reaktor może wybuchnąć jak bomba jądrowa? Nie. To jest całkowicie inna konstrukcja tego typu urządzenia. W bombie, tutaj jest bomba uranowa Little Boy, która została użyta militarnie przeciwko japońskiemu mieście Hiroshimie 6 lipca 1945 roku. Mamy działo. Jest to bomba typu działa, w której dwa kawałki uranu bardzo wysokiej czystości muszą zostać ze sobą złączone w bardzo krótkim czasie. Dlatego też tam jest zastosowane działo, które wystrzeliwuje jeden kawałek uranu w drugi. W niewielkiej objętości. Natomiast reaktor jądrowy jest olbrzymi, ma mnóstwo uranu rozproszonego w wielkiej objętości i do tego o nie tym stopniu wzbogacenia. To nie może wybuchnąć jak bomba jądrowa. W reaktorze w Czarnobylu też nie było wybuchu jądrowego. Tam były zwykłe wybuchy, dwa chemiczne, pary wodnej rozłożonej na wodór i tlen. Wiadomo, jako mieszaniny piorunującej, eksplodującej razem. Żeby zapobiec tego typu zdarzeniom, stosujemy bariery bezpieczeństwa. I pierwszą barierą bezpieczeństwa jest samo paliwo, sama konstrukcja tego peletu, tych pastylek jądrowych, które mają zatrzymać w sobie 99% wszelkiej aktywności, która tam jest produkowana. To, co się może wydostać na zewnątrz, to są gazy szlachetne, które z niczym nie reagują i wydostają się i do tego jeszcze wrócę. Następnie te pastylki są pakowane, jak już mówiłem, w tak zwane koszulki, czyli w pręty paliwowe. Te wchodzą do zbiornika ciśnieniowego reaktora, w którym jest wysokie ciśnienie utrzymywane, przez co znowu nieszczelności minimalne i ewentualne uwolnienia, a na koniec jest całość zamknięta podwójną barierą bezpieczeństwa. Tego ostatniego elementu brakowało w elektrowni jądrowej czarnobylskiej. Teraz wszystkie elektrownie coś takiego posiadają, a zwłaszcza te produkowane w XXI wieku po atakach terrorystycznych na słynnym Dwie Wieże w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko tam. Teraz testuje się wręcz odporność takiej bariery wykonanej z 1,5 do 2 metra żelbetu na zderzenie z samolotem przy prędkości 600 albo 800 km na godzinę. Może być porwany samolot, który będzie chciał rozbić reaktor, nie doleci do niego. Pierwsza bariera bezpieczeństwa go zatrzyma. A ta druga wewnętrzna jest, żeby jeżeli cokolwiek dzieje się wewnątrz reaktora, to nie wydostało się na zewnątrz. Są dwie niezależne od siebie bariery te czwartego stopnia. No ale mówimy o uranie, mówimy o reaktorze jądrowym, od razu przychodzi do głowy promieniowanie. Jak duże jest to promieniowanie i czy jego powinniśmy się bać? Czy to jest bezpieczne dla środowiska i dla człowieka, czy też nie? Otóż promieniowanie było z nami, jest i będzie. Nie tylko chodzi o to, że żyjemy na promieniotwórczej Ziemi, co jak słyszeliśmy, nawet wody geotermalne posiadają substancje promieniotwórcze rozpuszczone, bo muszą je mieć, ale i sami posiadamy w sobie, w naszym ciele substancje promieniotwórcze. We mnie następuje około 10 tysięcy rozpadów promieniotwórczych na sekundę. I w każdym z oglądających też proporcjonalnie do tego, jak wielką masę ciała mamy. Teraz pytanie,
ile tego promieniowania mamy, ile tego promieniowania może nam zaszkodzić? Odpowiadam na to pytanie dawka promieniowania. I tutaj przytoczyłem kilka, nieważna jednostka, że to jest milisievert, ważne, że wszędzie mamy te same jednostki. A zatem śpiąc przez jedną nockę u drugiej osoby uzyskujemy liczbę podaną na ekranie milisievertów, natomiast mieszkanie przez jeden rok w okolicy około 70 km od reaktora jądrowego, popatrzmy, że dwa razy większa mniej więcej dawka promieniowania. Czy to jest coś, czego powinniśmy się bać? Nawet jeżeli byśmy mieszkali przy płocie takiej elektrowni, dostaniemy dawkę około 0,01 milisiewerta. To teraz porównajmy to z czymś, co otrzymujemy, bo żyjemy w promieniotwórczym świecie. Czy tego chcemy, czy nie? Od promieniowania naturalnego wokół nas, od uranu, który jest w ziemi, od radonu, który jest w powietrzu, dostajemy rocznie, my jako Polacy, mniej więcej 2,5 milisiewerta. A mieszkając przez rok przy takiej elektrowni, dodatkowo 0,01 milisiewerta. A co więcej, powiem, że są miejsca na ziemi, które mają o wiele większe naturalne tło promieniowania, na przykład Ramsar w Indiach, gdzie naturalne promieniowanie dochodzi do 100 milisiewertów na rok. I ludzie tam nie umierają jakoś znacząco bardziej na nowotwory. Wręcz przeciwnie, prowadzone są badania, które wykazują, że tam jest rzadsze są zachorowania na nowotwory. Ale nie będę tutaj mówił o hipotezie Hormezy. Zawsze tutaj pada też pytanie, a ile jest szkodliwe? A zatem no, jako dawkę śmiertelną przyjmuje się około 4000 milisiewertów dla dorosłego człowieka, a na pewno śmiertelna już będzie dawka 8000 milisiewertów lub większa. Dlatego mówiąc o elektrowni jądrowej i mieszkaniu koło niej, mówimy o znikomych ilościach promieniowania. No ale skoro promieniowanie, to i odpady promieniotwórcze. Wszystko generuje jakieś odpady. I teraz porównajmy, ile mamy odpadów z elektrowni jądrowej. Proszę bardzo, 3 metry sześcienne na rok z 1 gigawata elektrowni, gigawata elektrycznego, wysokoaktywnych odpadów. I tam kolejnych, odpowiednio mniej aktywnych, trochę więcej. No i nic nam tej liczby nie powiedzą, jeżeli nie porównamy z czymś innym. I tak z elektrowni zwykłej węglowej o podobnej mocy uzyskujemy setki tysięcy lub dziesiątki tysięcy ton innych odpadów i ścieków, nie mówiąc o milionach ton dwutlenku węgla wypuszczanego w atmosferę, o którym ostatnio bardzo głośno. Tak jak powiedziałem, gazy szlachetne i tak się uwalniają z elektrowni jądrowych. A zatem pytanie, czy jest to bezpieczne? Te gazy szlachetne są, szybko rozpadają się, mają krótkie czasy powietrznego zaniku, a poza tym do ich rozcieńczenia, do przyjętych poziomów jako dopuszczalne, potrzeba około 55 miliardów kubików powietrza. Olbrzymia liczba, nie? Ale dalej nie mamy z czym porównać jeszcze. Porównajmy w takim razie z tą ilością powietrza, która jest potrzebna do rozcieńczenia samych tlenków siarki emitowanych z elektrowni węglowej o podobnej mocy, tylko bez systemu odsiarczania. No i tutaj mamy 4,5 miliona miliardów metrów sześciennych. A zatem widzimy, że poprzednia liczba, pomimo że wydawała się olbrzymia, wcale taką do końca być nie musi. Pytanie, ile mamy tego uranu i czy to jest bezpieczne go stosować, czy za chwilę się nie skończy? Takich danych można znaleźć dużo, ale mniej więcej są zgodne, że węgla wystarcza na około 100 lat, ropy i gazu na około 50 lat, a uranu przy aktualnych cenach i wydobyciu na około 100 do 200 lat. Tylko że jeżeli pozwolimy sobie na dwukrotnie większą cenę uranu i sięganie głębiej po niego, że tak powiem, no to okaże się, że tego uranu zaczyna nam wystarczać już na kilkaset lat. A cena paliwa, jakim jest uran do reaktora jądrowego, to jest mniej więcej 10% kosztów energii elektrycznej, którą dostajemy. Dlaczego? Bo większość tych kosztów, za które musimy płacić, to są koszty tych wszystkich systemów bezpieczeństwa, o których wspomniałem wcześniej. Aktywnych i pasywnych, wprowadzanych po raz kolejny po kolejnych incydentach związanych z elektrowniami jądrowymi. A zatem płacimy tak naprawdę za wymysł ludzki bezpieczeństwa windowanego, ile tylko się da, a nie za samo paliwo, które stanowi 5-10% ceny końcowej. Pytanie w takim razie, czy elektrownia jądrowa jest faktycznie zeroemisyjna? No bo przecież widzimy te wielkie kominy, z których coś wylatuje. Te wielkie kominy, bardzo szerokie, 100 metrów wysokie i kilkadziesiąt metrów szerokości, takie jak w elektrociepłowni w Łęgu, to nie są oczywiście kominy, tylko chłodnie kominowe. To, co z nich wylatuje, to jest skroplona para wodna, czyli woda, czyli chmura, czyli mgła wydostająca się z nich, no potrzebna do tego, żeby odebrać ciepło od wody, która
jest grzana w reaktorze jądrowym, a potem napędza turbinę. Ona musi być schłodzona, oddać ciepło. Woda odparowuje w chłodni kominowej, odbierając ciepło. No i kondensuje nad nią, tworząc nam chmurę. Tak samo jak kondensują kropelki pary wodnej na spalinach samolotu, tworząc ślady, a nie chemtrails. No to teraz pytanie, skoro tam nie mamy żadnej emisji, ani pyłów, ani dwutlenku węgla, to czy budowanie elektrowni jądrowej jest całkowicie pozbawione emisji CO2? Nie. Oczywiście, że nie. Dlatego, że przede wszystkim na budowę elektrowni jądrowej potrzeba dużo betonu. A do produkcji betonu, produkcja betonu też wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Musimy budować drogę i tą drogą dowozić materiały, czyli znowu emitować dwutlenek węgla z pojazdów. I żeby określić, to już nie samym dwutlenkiem węgla, ale ilość materiału potrzebnego do budowy takiej elektrowni jądrowej, no to możemy wziąć te najgorsze oszacowania, około 1 000 000 ton betonu i stali razem. I żeby mieć to z czymkolwiek do porównania, znowu, bo czysta liczba dla nas może nic nie znaczyć, sprawdźmy, ile trzeba do postawienia takiej samej mocy użytkowej, ale nie szczytowej, tylko prawdziwej, średniej, z wiatraków. Wydawać by się mogło wiatraki dużo lżejsze, prawda? No tak, ale też dużo mniejszej mocy. Jeżeli przeliczymy sobie 1 gigawat elektryczny na to, ile trzeba tych wiatraków i to, że pracują tylko 22% czasu w roku, zaraz sobie powiemy więcej o tym, a reaktor jądrowy ponad 90%, to uzyskamy prawie ponad 6 milionów ton betonu i stali. I teraz sam transport materiałów. Elektrownię jądrową stawiamy w jednym miejscu, w którym nam mniej więcej pasuje. Raz prowadzimy drogę i dowozimy jedną ciężarówkę paliwa na rok. A do konstrukcji takich wiatraków potrzeba wbudować całą sieć dróg, no bo każdy wiatrak musi stać w pewnej odległości od drugiego, prawda? Są pewne wymagania, które musi spełniać droga, zarówno promień skrętu, jak i promień pionowy, wypukłości czy wklęsłości, bo takie śmigło o długości 100 metrów bardzo ciężko jest przetransportować, żeby go nie uszkodzić. A zatem nie jest tak, że mamy zerową emisyjność, ale są inne energetyki, które wydawać by się mogły, że też są zeroemisyjne, a potrafią bardziej brudzić środowisko niż energetyka jądrowa. I teraz czas pracy, o którym powiedziałem. Tutaj jest akurat tabela z polskich sieci elektroenergetycznych ze strony i na czerwono zaznaczyłem akurat wiatraki. Dlaczego o nich mówię? No bo one stanowią teraz największy udział w polskich odnawialnych źródłach energii. Mamy 10 gigawatów elektrycznych zamontowanych. A ile uzyskujemy? Oto dane z dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy moce rzędu 3-4 gigawatów. Bardzo fajnie. A kiedyś, dokładniej 19 listopada, miało nawet 5-6 gigawatów. Super! Ale 13 grudnia było niecałe 0,5 gigawata. No i to jest niestety to, co nam powoduje. Czasem wiatr wieje, czasem nie. Średnio 20% potrafi nam dawać elektrownia wiatrowa swoje zasoby energetyczne. Z fotowoltaiką jest jeszcze gorzej, około 10%. Z węglem dużo lepiej, 60-70%. A tutaj akurat amerykańskie, bo do takich danych najszybciej mogłem dostać dostęp, ponad 90% czasu w roku produkuje energię na full swojej mocy. A ile potrzebuje miejsca lub paliwa dany rodzaj elektrowni? No, spodziewamy się, że czy to jest biomasa, czy wiatr, czy gaz, to mamy albo olbrzymie objętości, albo olbrzymie hektary zajęte. Natomiast w przypadku uranu potrzebujemy na rok działalności elektrowni gigawatowej jedną ciężarówkę. Możemy sobie składować paliwa na kilka lat do przodu na podwórku tej elektrowni, a nie wprowadzać 3 pociągi węgla dziennie, również powodując emisję CO2 na przykład samym transportem. Widzimy tutaj tąpnięcie lekkie, jakie nastąpiło w 2011 roku po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie, ale wszystko wraca już do normy. To nie jest tak, że świat odchodzi od elektrowni jądrowych. Przeciwnie, usprawnia je. I w Polsce powstać ma elektrownia jądrowa trzeciej generacji, jeszcze bardziej usprawniona niż te elektrownie drugiej generacji, jak w Fukushimie. No i może mniej wesołe, ale na koniec o śmiertelności. Wszystkie źródła energii z pozyskiwaniem paliwa i tak dalej, wyliczone wszystko, powodują śmierci ludzi. Jak się okazuje, energetyka jądrowa powoduje najmniej śmierci ludzi w stosunku do tego, ile produkuje energii. Na koniec uwaga do każdego widza. Tak jak powiedziałem, jesteśmy bombardowani informacjami i musimy sami próbować szukać, co jest prawdą, a co nie. Tutaj akurat dwa przykłady, jak wybrać informacje, żeby pokazać w jedną stronę albo w drugą, ale już nie będę się na tym rozwodził. Nawet sama energetyka wiatrowa publikuje dane, z których wynika, że nakłady inwestycyjne na elektrownie jądrowe jest ponad dwukrotnie większa niż na wiatraki, po czym jeżeli uwzględni się rzeczywisty czas pracy, okazuje się, że jest
Odwrotnie, na wiatraki potrzeba 25 milionów złotówek na megawatt energii, a z elektrowni jądrowej tylko 16. Dlatego, tak jak mówię, zachęcam do własnych poszukiwań. A żeby nie pozostawić nikogo bez jakiegoś haczyka do pójścia dalej, polecam takie książki na początek. Jeżeli ktoś jest totalnym laikiem w fizyce jądrowej, to te książeczki na pewno rozjaśnią mu wiele. Zapraszam do czytania i poszerzania informacji we własnym zakresie. Dziękuję za uwagę.